Zbudowałem w swoim życiu około 100 domów i nie wierzę, żeby budowa prowadzona bez postaci, bez osoby menadżera budowy mogła się udać. Żeby wszelkie sprawy, które są związane z budową, nie wymknęły nam się spod kontroli. Nie jest możliwe, żeby inwestor, który poświęca swój czas zarówno na życie prywatne, życie zawodowe i na prowadzenie budowy, żeby proces budowy nie wymknął mu się spod kontroli. Stąd też narodziła się postać menadżera budowy, kogoś, kto jest połączeniem menadżera projektu, inżyniera budowy, kierownika budowy. Gdybyśmy mieli spojrzeć poprzez pryzmat funkcji określonych w prawie budowlanym, to niezgodnie z prawem mógłbym powiedzieć, że menadżer budowy to jednocześnie inwestor, jednocześnie kierownik budowy, jednocześnie inspektor nadzoru. Umówiliśmy się na pierwsze spotkanie i właściwie od prawie samego początku byliśmy przekonani, że to jest dla nas wybór. Po pierwsze dlatego, że no jako zupełni laicy w budownictwie nie chcieliśmy popaść w pułapkę niezadowolenia lub walki z poszczególnymi wykonawcami czy podwykonawcami. Po pierwsze trudność szukania, znalezienia dobrej firmy, skoordynowania późniejszych działań, jak i również przypilnowania jakości przy samym wykonaniu. W umowie, którą zawieramy z inwestorem, najważniejszym paragrafem jest standard energetyczny budynku. Warto precyzyjnie zapisać, ile kilowatogodzin będzie potrzebował budynek na potrzeby ogrzewania. I na przykład możemy zapisać w umowie konkretny paragraf, że na ogrzewanie waszego budynku wydamy 300 zł rocznie. Określając standard energetyczny budynku, mamy wszystkie pozostałe kwestie jakby w pakiecie. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć określonego standardu energetycznego, nie pilnując wcześniej kwestii jakościowych, kwestii terminowych, kwestii budżetu. Menadżer budowy może rozpocząć swoje prace na etapie wyboru działki budowlanej, wyboru projektu, w tym przypadku projektu gotowego przez inwestora. Funkcją menadżera budowy jest dokładna analiza projektu budowlanego, który chcemy zakupić, wychwycenie ewentualnych błędów, uniknięcia niepotrzebnych błędów na późniejszym etapie budowy. W czasie samego procesu budowlanego menadżer budowy odpowiada za całą organizację placu budowy, za wybór wszystkich wykonawców i dostawców w procesie przetargowym, czyli za zakup materiałów, za dostarczenie tych materiałów na plac budowy, za wszystkie odbiory, które są nam potrzebne potem do odbioru budynku. Oczywiście także za kwestie formalne, czyli związane ze współpracą z nadzorem budowlanym, z podpisaniem umów z poszczególnymi wykonawcami i dostawcami. Inwestor płaci za wszystkie materiały, czyli rolą menadżera budowy jest wysłać faktury mailem do inwestora. Inwestor za te faktury płaci. Zalecamy, żeby sprawę płatności przejął także menadżer budowy, ale ta kwestia jest obojętna i do rozważenia, do ustalenia. Ci inwestorzy, którzy wybierają ten sposób płatności osobiście, bez pośrednictwa menadżera budowy, z reguły po jakimś okresie czasu rezygnują z tego, bo jest to bardzo uciążliwe. Stwierdzam, że nie byłbym w stanie w ogóle wybudować takiego domu bez pomocy menadżera budowy. Po prostu praca zawodowa i mnogość tych rozwiązań technicznych. Przede wszystkim problem z ekipami budującymi, które uparcie, nawet posiadając projekt domu, zwracają się do różnych ekip. Każdy chciał budować dom na tradycyjnych ławach fundamentowych, nie dopuszczali w ogóle, nie wyobrażali sobie jakiejś tam płyty izolowanej fundamentowej. Menadżer budowy przejął całą inwestycję, narzucił swoje standardy, także polegało to na tym, że praktycznie menadżer budowy, nawet dla doświadczonej ekipy budowlanej, tłumaczył, co jak mają zrobić. Dla nich połowa rzeczy była nowością. Jak przekonać się, że warto powierzyć temu menadżerowi budowy budowę własnego domu? Warto odwiedzić menadżera budowy na jego budowach. Dobry menadżer budowy zawsze prowadzi jakieś budowy i może pokazać bezpośrednio na budowie swój sposób pracy. Dodatkowo może pokazać listę swoich poprzednich klientów. Nowy klient może zadzwonić do takich inwestorów, zapytać się, czy budowa została zrealizowana zgodnie z założonym budżetem,
czy została zrealizowana zgodnie z harmonogramem, czy został osiągnięty efekt energetyczny. Koszty zatrudnienia menadżera budowy oczywiście zależą od lokalizacji, ale najczęściej jest to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.